W tym poradniku pokażę, jak wykonać takie oto niemowlęce buciki w wersji z kwiatkiem. Najlepiej wykonać je przy pomocy szydełka 4,5 mm, wówczas długość podeszwy będzie miała 8 do 9 cm. Zarówno lewy, jak i prawy bucik wykonuje się tak samo, bowiem nie ma rozróżnienia na poszczególne stopy. Zaczynamy od wykonania 11 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oczka łańcuszka powinny być luźne, jeśli chcemy, aby długość naszej podeszwy była dłuższa. Wykonujemy teraz w drugim oczku od szydełka jeden półsłupek nawijany, a następnie w kolejnych 8 oczkach również po jednym półsłupku nawijanym, czyli nabieram nitkę na szydełko, wkłuwam w oczko, przeciągam nitkę, mam 3 pętelki na szydełku i przeciągamy nitkę przez wszystkie 3 pętelki. I pierwszy za nami, jeszcze 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Teraz w ostatnim oczku łańcuszka wykonujemy 3 półsłupki nawijane. Raz, dwa, trzy. I teraz przechodzimy na drugą stronę łańcuszka i w kolejnych 8 oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i 8. Teraz w ostatnim oczku, które nam zostało, wykonujemy 2 półsłupki nawijane. Pierwszy i w tym samym oczku wykonujemy drugi. I teraz przy pomocy oczka ścisłego łączymy z początkiem tego okrążenia, czyli z pierwszym półsłupkiem nawijanym. Tak zaczyna się nasza podeszwa. Drugie okrążenie zaczynamy od wykonania 2 oczek łańcuszka, a następnie w tym samym miejscu, tutaj tuż przy łańcuszku, jeden półsłupek nawijany. Teraz w kolejnych 8 wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Pierwszy. Teraz 2. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Teraz w kolejnych 3 oczkach wykonujemy po 2 półsłupki nawijane. Wkłuwam się w pierwsze oczko, wykonuję w nim 2 półsłupki nawijane i tak samo w kolejnych 2, czyli w kolejnym pierwszy półsłupek nawijany i drugi. Przechodzimy do trzeciego oczka i wykonujemy również 2 półsłupki nawijane. W następnych 8 wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym.
Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I osiem. I teraz w pozostałych wykonujemy po dwa półsłupki nawijane. W pierwszym dwa i w drugim również dwa półsłupki nawijane. I łączymy z drugim oczkiem łańcuszka z początku okrążenia przy pomocy oczka ścisłego. Tak powstaje nam coraz bardziej nasza podeszwa. Trzecie okrążenie zaczynamy od wykonania dwóch oczek łańcuszka. Następnie znowu przy samym łańcuszku jeden półsłupek nawijany. Tutaj przy samym łańcuszku. Następnie w kolejnym oczku wykonujemy dwa półsłupki nawijane. Jako zwiększenie ogólnej liczby półsłupków nawijanych. I w kolejnych dziewięciu wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem i dziewięć. Teraz w kolejnych sześciu oczkach wykonujemy po dwa półsłupki nawijane. Pierwsze dwa. Drugie dwa, trzecie dwa, czwarty zestaw, piąty zestaw. I szósty zestaw po dwa półsłupki nawijane w oczku. Następnie w kolejnych dziewięciu ponownie po jednym półsłupku nawijanym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem i dziewięć. I teraz w ostatnich dwóch wykonujemy po dwa półsłupki nawijane. Czyli mamy pierwszy zestaw i teraz drugi zestaw. I łączymy z drugim oczkiem łańcuszka przy pomocy oczka ścisłego. Tak prezentuje się nasza podeszwa. I to już jest jej ostateczna wersja, czyli tej długości będzie nasz bucik. Przejdziemy teraz do wykonania ścianek. Wykonujemy dwa oczka łańcuszka. A następnie w każdym dookoła po jednym półsłupku nawijanym.
Łącznie powinniśmy mieć ich 38. I już połowa za nami. Teraz łączymy z wierzchołkiem łańcuszka z początku okrążenia. Wykonujemy oczko ścisłe. Jak widać, nasz bucik pomału zaczyna się zamykać. Kolejne okrążenie zaczynamy od wykonania dwóch oczek łańcuszka. Następnie w kolejnych 11 oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10 i 11. Teraz w kolejnych 18 będziemy wykonywać po dwa słupki łączone górą. Zatem te pierwsze dwa te ścięgi pokażę wolniej, żeby pokazać, jak je wykonać. Nabieram nitkę na szydełko, wkłuwam w pierwsze oczko i przeciągam nitkę. Mam trzy pętelki na szydełku. Przeciągamy nitkę przez dwie pierwsze. Zostają dwie. Ponownie nabieramy nitkę i wkłuwamy już w drugie oczko i przeciągamy nitkę. Mamy teraz cztery. Przeciągamy przez dwa pierwsze. Zostały nam trzy pętelki i przez nie też przeciągamy. I tak powstał pierwszy zestaw słupków łączonych górą. Jeszcze raz pokażę. Nabieramy nitkę. Wkłuwamy w pierwsze oczko, przeciągamy, mamy trzy pętelki, przeciągam przez dwie pierwsze, pozostają nam dwie, ponownie nabieramy nitkę, wkłuwamy w kolejnym oczku, przeciągamy nitkę, mamy cztery pętelki, przeciągamy przez dwie, a następnie przez pozostałe trzy. I tak powstał kolejny zestaw, czyli mamy już dwa z dziewięciu. Czyli teraz kolejny, tak aby w sumie mieć 9 takich zestawów. Trzeci już za nami.
czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. I ostatni zestaw. Czyli dziewiąty zestawik słupków łączonych górą. I teraz powstaje nam przód naszego bucika, a następnie w pozostałych 8 oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i ostatni, czyli ósmy, i łączymy z początkowym łańcuszkiem w drugim oczku przy pomocy oczka ścisłego. Tak na chwilę obecną prezentuje się nasz bucik. Wykonujemy teraz przedostatnie okrążenie. Zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka. Następnie w 9 następnych wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8 i 9. Teraz przechodzimy do wykonania specyficznego ścięgu w kolejnych 7 oczkach, czyli do półsłupków nawijanych łączonych górą w celu zmniejszenia ilości oczek. Nabieramy nitkę na szydełko, wkłuwamy szydełko w pierwsze oczko i przyciągamy nitkę. Mamy 3 pętelki. Ponownie nabieram nitkę i wkłuwam w kolejnym oczku. Przyciągamy nitkę. Mamy 5 pętelek na szydełku. Nabieramy nitkę i przeciągamy przez wszystkie 5. I tak powstał nam pierwszy zestaw. Ponownie nabieramy nitkę, wkłuwamy w kolejnym oczku, przeciągamy nitkę, mamy 3 pętelki na szydełku, nabieramy nitkę, wkłuwamy w drugim oczku, przeciągamy, mamy 5 pętelek na szydełku, przeciągamy przez wszystkie 5 pętelek. Jeszcze 5 razy wykonujemy taki sam zabieg, czyli nabieramy, wkłuwamy, nabieramy, wkłuwamy w kolejnym i przez wszystkie 5 pętelek. Mamy trzeci zestaw. Łącznie ma być 7 tych zestawików. Cztery. Pięć,
6, i 7. Zakończyliśmy przód naszego bucika. I teraz w pozostałych 5 oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ewentualnie szósty, jak nam, i teraz łączymy z początkiem przy pomocy oczka ścisłego. Tak prezentuje się nasz bucik. Ostatnie, co nam pozostaje, to wyregulowanie, jak mocno ma być ociśnięta ten ścięty ten otwór na nogę. W tym celu wykonujemy jedno oczko łańcuszka, a następnie luźne oczka ścisłe dookoła, tej w poszczególnych oczkach naszej robótki. Zatem, jeśli chcemy, aby było bardziej ścisłe, wykonujemy trochę ciaśniej te oczka, bardziej zaciskamy, a jeśli luźniejsze, to mniej zaciskamy. Wkłuwamy szydełko w pierwsze oczko, przeciągamy przez wszystkie pętelki od razu. Wkłuwamy i przeciągamy od razu przez wszystko. I tak jak powiedziałem, im luźniej wykonamy te oczka ścisłe, tym mniej będzie to opinało nogę. Pełni to też rolę pewnego rodzaju zakończenia naszej robótki, takiego wykończenia ozdobnego. I na koniec łączymy z pierwszym oczkiem ścisłym, właściwie z oczkiem łańcuszka, i wykonujemy ostatnie oczko ścisłe. Wyciągamy nitkę i odcinamy z zapasem i rozprowadzamy po naszym buciku, tak aby się to nie spruło. A tak prezentuje się na chwilę obecną nasz bucik. Przejdę teraz do wykonania kwiatka, który możemy doczepić do naszego bucika. Wykonujemy na początek 3 oczka łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym w pętelkę. Ewentualnie możemy zastosować tutaj również metodę magicznej pętli. Powstaje takie niewielkie pętelki. Wykonujemy teraz jedno oczko łańcuszka, następnie słupek przez środek pętelki. Jedno oczko łańcuszka i oczko ścisłe przez środek pętelki. I powstał nam pierwszy płatek. Ponownie jedno oczko łańcuszka, jeden słupek zaczepiony w środku pętelki. Jedno oczko łańcuszka i oczko ścisłe przez środek pętelki. W taki sposób wykonujemy 5 płatków. Jedno oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i oczko ścisłe w pętelce. Mamy już 3 płatki, jeszcze 2. Ważne jest, aby na początku zostawić trochę dłuższy ten koniec nitki przy zaczepianiu na szydełku, bowiem ułatwi to przywiązanie naszego kwiatka do bucika.
Teraz wykonuję ostatni płatek. Jedno oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i oczko ścisłe przez środek robótki. Wyciągamy teraz nitkę z zapasem oczywiście, odcinamy. Przy pomocy szydełka przeciągamy ten odcięty koniec tak, aby przechodził przez środek naszego kwiatka i znalazły się obie nitki po tej samej stronie. Tak prezentuje się nasz kwiatek. Bierzemy nasz bucik i przy pomocy szydełka czy też igły przeciągamy te luźne części, te niteczki naszego kwiatka, tak aby można było przywiązać kwiatek do buta. I wykonujemy teraz 2-3 supełki. Odcinamy nitki. Oczywiście tak, aby nie uszkodzić supełka. Poprawiamy bucik i kwiatek. I tak prezentuje się nasz pierwszy niemowlęcy bucik.